teraz na mapę? Do schroniska w lewo czy w prawo? Przecież ci mówiłem, że tu nic się nie zgadza. Według mapy to już od lat powinna być wybudowana autostrada. A co mówi GPS? Co mówi? Co mówi? Nic nie mówi, bo jak ostatnio go słuchaliśmy, to pamiętasz, że skręciliśmy na schody, a potem wprost do stawu? Jeszcze niedawno musiałem wyrzucać z auta żabę. Czekaj, jak się to schronisko nazywało? Górskie powietrze? No to chyba tak jak ta tabliczka pokazuje. Jedziemy, bo zaraz zacznie padać. Widoki mają tu piękne, tylko jakieś takie trochę ponure. Droga nie za szeroka, ale za to jak malowniczo się wspina. Jakie mosty! Oj, wakacje zapowiadają się ciekawie. Ale zamczysko! Jesteś pewny, że to schronisko jest tutaj? Wygląda bardziej jak siedziba jakiegoś bajkowego czarnoksiężnika. Przecież był drogowskaz. To nawet fajnie, że w takim miejscu otworzyli też schronisko, a nie tylko jakieś muzeum czy restaurację. Jedziemy! Proszę, proszę, goście. Nikogo się nie spodziewaliśmy, ale prosimy, prosimy. Przydacie się jak znalazł. Jak to się nie spodziewaliście? Przecież to schronisko Górskie Powietrze. Ha, ha, ha! Górskie Powietrze. Schronisko jest w sąsiedniej dolinie. Pozwólcie, że się przedstawię. Jestem magister alchemii, nauk tajemnych i wszelkich innych. Zygfryd Ponury. A to moja samotnia i pracownia. Bardzo nam miło. Bolek i Lolek. I właśnie wyjeżdżamy. Bolek, powiedz panu Zygfrydowi ładnie do widzenia. No właśnie, do widzenia panu. Miło było poznać, ale czekają na nas z kolacją. Moje gołąbeczki, nic z tego. Skoro to już jesteście, to zostaniecie. Jestem właśnie w trakcie ważnego projektu, a mój pomocnik Szymon nie wyrabia się z robotą, jak raz przyda mu się pomoc. Lolek, patrz na nasz samochód, jak on to zrobił? Bolek, co teraz z nami będzie? Nie martwcie się, jak się eksperyment uda, to was puszczę i może nawet coś wam za fatygę dodam. Ale póki co macie wykonywać każde polecenie mojego pomocnika, albo będziecie mieli dużo czasu na dokładne poznanie cel w tutejszych lochach. Ha, ha, ha. No to ładne wakacje. Szymon jestem. I jak Szymon mówi, to macie słuchać i robić to bez szemrania. Jak czegoś nie będziecie wiedzieć, możecie mnie zawołać, ale czasu nie mam, więc z tym uważajcie. Na początku znajdźcie mi różowy klucz do ogrodu z fontanną. Gdzieś go schowałem, ale nie pamiętam gdzie. Pewnie gdzieś z innymi cennymi rzeczami.